jedna wielka dziura i wszyscy zaczarnięcie do przyjeżdżali w sklep i spotykali na pewno na pierwszej miejscowości i stronie. Dziękujemy za pełne tutaj poparcie, bo pana przewodniczącego Jana Pawłowa, który nas wspiera właśnie po zadaniu, dzięki tak udało się zrealizować. Dziękujemy bardzo, bo jesteśmy zarządowi. Dziękuję Katowica, należy pana dyrektora Zbigniewa Tabora, należy pana naczelnika Ryta Zamieckiego, które było serdeczne podziękowania, podziękowania dla wykonawcy, za sprawne, szybkie przeprowadzenie tego badania. Drodzy Państwo, żeby nie blokować, zapraszamy uroczyście do przedsięwzięcia w Stędzi na granicy. Panie dyrektorze, proszę bardzo. Chciałbym też jeszcze chciał tylko dodać ze swojej strony, chciałbym podziękować bardzo tutaj panu dyrektorowi Taborowi, ponieważ mało jest takich inwestycji, gdzie nie ma skarb, tylko same pochwały. Oczywiście również dla pana kierownika ROW-u. Naprawdę pierwsze moje takie problem, kto by wymyślił, żeby jak Wisła jest zablokowana, żeby tutaj zablokować drogę. Tak miałem pytanie od wielu mieszkańców. Natomiast się okazało, że przy realizacji praktycznie tych utrudnień było bardzo mało zminimalizowane i rzadko tak sprawnie przebiegają roboty, za co bardzo, bardzo dziękuję i inwestorowi, i wykonawcy. Bardzo dziękuję. Brawo. Dziękujemy. Jak Państwo zauważyli, sukcesywnie remontujemy drogę 943. Patrząc historycznie, to już od powstania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w 1999 roku dostrzegliśmy problem stanu technicznego. Mieliśmy wtedy opracowany projekt przebudowy drogi od granicy aż do pomieszczeń były S1, ale powiedzmy symbolicznie do drogi S1. No niestety finanse nie pozwoliły nigdy, żeby podjąć się tego zadania całkowitej przebudowy. W związku z tym w najgorszym miejscu, czyli na Ochodzitej, zrobiliśmy dwa odcinki. Tam były problemy, bo mieliśmy inną technologię założoną. Okazało się, że tam jest podłoże bardzo słabe, trzeba było to zmieniać. No i po zrobieniu tamtych dwóch odcinków nastąpiła matka cisza. Nic tutaj nie było robione. No aż wróciliśmy z powrotem na tą drogę. Było wybudowane rondo z drogą 941. Później zaczęliśmy budować z gminą kanalizację, chodnik, te wszystkie odcinki. No i jak już zaczęliśmy, to żal było, żeby skończyć. W związku z tym w zeszłym roku z bieżącego utrzymania była wymieniona nawierzchnia w drugim odcinku. W tym roku zrobiliśmy odcinek od drogi ekspresowej do, nazwijmy w cudzysłowie, tego odcinka najgorszego, gdzie leży kostka. W tej chwili ten odcinek z tą kostką jest projektowany, dlatego że tam nie da się w prosty sposób tego naprawić. Tam trzeba zrobić, tak jak widzicie Państwo w Wiśle, kompletną przebudowę łącznie z całą konstrukcją. No i ten odcinek tutaj nam pozostał dzięki pewnym przesunięciom w budżecie województwa. Mogliśmy to zrealizować. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli wiedzą Państwo, że jeszcze droga 941 od ronda, praktycznie rzecz biorąc, na górkę tam do kościoła już do zrobienia. Jeżeli finanse na to pozwolą, oczywiście będziemy robić, to już jest poza nami. W każdym razie teraz robimy duże inwestycje, na przykład Wisła, która jest przebudowywana całkowicie z budżetu województwa śląskiego. To zadanie jest finansowane z Unii. I to jest drogie zadanie, to jest 100 milionów złotych, w związku z tym
no, budżet województwa nie pozwala na to, żeby wszystkie drogi tak zrobić, a nam w Zarządzie Dróg Wojewódzkich marzyło się, żeby wszystkie drogi były w każdym drodze przebudowane. Bardzo dziękuję. Dla pana Ryszarda Matury, który zawsze wtedy, kiedy trzeba było jeszcze coś dopiąć w sprawie tego zadania, był gotów pojechać, spotkać się z przewodniczącym panem Kawulokiem, rozmawiać z dyrektorami, z właścicielami firm i dzięki niemu tak sprawnie zostały tutaj wykonane remonty. Cieszymy się z tej nakładki, panowie dyrektorzy, panie przewodniczący, bardzo prosimy o jeszcze. Bo tych potrzeb, tak jak pan tutaj wspomniał, mamy więcej miejsc pewna i na pewno będziemy tworzyć dobry klimat i tą podstawę do tego, żeby dalej te zadania na drogach były realizowane. Również dziękuję za wykonanie prac na obiekcie mostowym i wstępnej na drodze 941, które już się finalizują. Cieszy mieszkańców fakt, że będzie tam się można już przemieszczać bezpiecznie. Wzrósł też tonaż tego obiektu. Wiadomo, że gmina się rozwija, więc potrzeba taka w tym kierunku była. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie. Dziękuję radnym, dziękuję pracownikom urzędu i cieszymy się, że właśnie w tej gminie ta droga już będzie witała turystów na takim dobrym, przyzwoitym poziomie i nie będziemy się musieli wstydzić przed sąsiadami, że u nas ta nawierzchnia była taka no, mocno uszkodzona. Także jeszcze raz dziękuję. Mamy taki skromny tutaj taką pamiątkę. Panie przewodniczący. Ale ja jestem u siebie też. Swoim nie daję. Daję. Bardzo dziękujemy panie dyrektorze. To taka pamiątka tego spotkania. Drodzy państwo, cieszmy się z tego, że jest ta nawierzchnia w gminie. Podsumujemy o jeszcze. Dziękuję. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.